Ochotniczej Straży Pożarnej. Cieszę się razem z wami. Chciałem również poinformować, że mamy sekretarza pana marszałka województwa mazowieckiego, który jest również No bo to przecież wasza decyzja o tym, że będziecie współfinansować zakup tego samochodu, pozwoliła na to, że te środki z różnych źródeł, tu od pana marszałka, z krajowego systemu, właśnie z gminą powiatowy, no przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że zwiększa się potencjał bojowy naszego powiatu, tak? Taki samochód, który ma 7000 litrów wody, jest naprawdę w tej części powiatu. Starań druhów, druhen, wiele osób zaangażowanych w ten zakup. Chciałem wszystkim instytucjom podziękować, naszej gminie, panu wójtowi i radnym, którzy nieraz się drapali po głowie. Od 2006 roku do 2023 z budżetu województwa przeznaczyliśmy na ten cel w różnej formie blisko 198 milionów złotych. Sejmik województwa mazowieckiego zaplanował ponad 30 milionów z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu i silnej pomocy w ekstremalnych sytuacjach. Życzę, aby w codziennych trudach zawsze towarzyszył wam święty Florian i otaczał...